Pani Izabelo, dzisiaj przedstawiała Pani kandydaturę Pani Sarul na starostę Giżyckiego. Niestety Pani Sarul uzyskała tylko 6 głosów, Pan starosta Drzażewski dostał 10 głosów. Jak to jest, że osoba, która dostała jej poparcie w wyborach samorządowych na granicy 300 głosów, zostaje starostą Giżyckim, a Pani Halina Sarul, która zdobyła ponad 2000 głosów, czyli znaczne poparcie mieszkańców Giżycka, jest po prostu pomijana? No nie wiem, właśnie dokładnie rzecz biorąc, Pani Halina Sarul dostała 2329 głosów, czyli praktycznie ponad 10 razy więcej od Pana Starosty Drzażewskiego. Dlaczego tak jest? No z rozmów przedsesyjnych, z naszych prób nawiązania koalicji, z naszych prób związania się z innymi ugrupowaniami w celu po prostu wspólnego działania w ważnych celach, dowiedzieliśmy się, że niestety tak zwany stary układ, czyli układ PSL-u z układem Ziemi Giżyckiej, czyli z panem Drzażewskim, popierany niestety przez SLD, okopał się po prostu na swoich stanowiskach i ta drobna zmiana, zamiany pana starosty Strażewicza z panem Drzażewskim na stołkach, to właściwie to jest tylko taka zmiana, można powiedzieć, kosmetyczna. Po prostu jest to okopanie się na starych pozycjach i jest to niestety całkowite zlekceważenie głosu wyborców Giżycka. Jeszcze raz powtarzam, całkowite zlekceważenie i jest to, uważam, niedopuszczalne i wyborcy powinni to bardzo dobrze zapamiętać.